W zeszłym miesiącu oglądaliśmy 10 dziwnych historii z świata Gierek z czerwca a dzisiaj oglądamy zgadnijcie co 10 dziwnych historii z lipca. Nie wiem, może będziemy to co miesiąc oglądać. Zobaczymy, co się odbywało w tym miesiącu. Strzelam, że jedną z tych rzeczy będzie między innymi gadanie o tym, co się odwaliło w intelu z nie, tymi sportskami 13900 i 14900, bo to było dość głośne. A tak poza tym to nie mam pojęcia o czym będą gadać. Every month, a bunch of weird stuff happens, and every month, GameRanks collects it all together. And at the end of the month, we share our hoard of weirdness. Hi, folks, it's Falcon, and today on GameRanks, the weird gaming stories of July 2024. At number 10, we found out that AMD pretty much is around still because of the PS4. So we found this out through uh, Renato Fragal. Not sure if that's how to say his name, probably isn't. So, apologies to him. Um, he's the senior director of the consumer and gaming client business at AMD. And back in the day, when the PS4 was just a glimmer in Sony's eye, they approached AMD, who was near bankruptcy. Their stock price was actually as low as $1.87. I mean, this was Ale to nie jest żadna nowa informacja tak naprawdę, bo nie mówimy o tym, że teraz. To nie jest informacja z lipca, być może on to teraz powiedział oficjalnie, ale lata temu, jak wychodziły te konsole, wszystkie konsole miały chipy AMD, bo po prostu było taniej. I Nvidia, jeśli chodzi o grafy i jeśli chodzi o procesory Intel, były droższe i nie chcieli z nimi współpracować, żeby było taniej po prostu. I rzeczywiście wtedy AMD było w piździe strasznej. AMD teraz, jeśli chodzi o ich procesory, jeśli chodzi o komp kompetytywność ich między Intelem, e, no to się mocno poprawili. W tym momencie te procesory są nawet lepsze niż Intelowe, nie? więc dzięki temu, że wtedy im się udało utrzymać na rynku, prawdopodobnie mamy sytuację taką, że w końcu Intel... Nie jest monopolistą na szczęście i, i ma z kim konkurować, przynajmniej na tym rynku CPU, tak? Bo wiadomo, że rynek kart graficznych wciąż jest przez Nvidia z kolei dominowany, AMD próbuje podciągnąć, Intel coś tam wydał swoje karty graficzne, ale dalej <laughs> to nie jest taka jakość, jaką byśmy chcieli, nie? Więc czy to jest informacja z lipca? Was it wrong, 2008 it? financial crash so understand that it wasn't just that amd was a bad company or an, like, a lot of people were in dire straits here but sony approached them and said hey we need some chips and we don't mean tortillas if you dip the kind of chip that we want in salsa it's gonna screw up the most popular gaming console in the last decade now if that was how they approached them uh, Renato would have probably thought Sony's gone completely insane from this financial crisis. But he managed the 15 person product development team for the PS4, and the PS4 has sold over 91 million units to date. On his work experience, he notes that it is viewed as one of the most successful launches in AMD history and helped AMD avoid bankruptcy. Now, most of us aren't really thinking about companies' financial situations from over a decade ago. But the fact is, if you look into it, that's extremely likely to be completely true. Which is crazy. AMD, like the main non Nvidia chip company. At number nine Ja wciąż nie widzę czemu to jest na Lipie spodane, ale dobra, może była taka posucha straszna, że nie mieli co powiedzieć o lipcu. Bo w sumie niewiele się chyba w tym miesiącu wydarzyło, no? Xbox revealed an official Deadpool controller with butt cheeks on it. Well, I got it. Rozumiem, dlaczego. To prawdopodobnie idealny Fun for... Kontroler z dupą Deadpoola Poza tym, że to jest śmieszne coś, co można by sobie postawić na półeczce Żeby ładnie wyglądało Ja mam wrażenie, że to będzie zajebiście niewygodne Nie wiem, jak wy trzymacie łapy na kontrolerach Ale Włączmy na chwilę screen. Ale, jak ja trzymam kontroler To zawsze moje palce te tutaj są w tym miejscu Ja trzymam jak zwykły człowiek Nie robię żadnego claw gripa, ani takich dziwnych rzeczy Trzymam jak normalny człowiek, który nie gra jak pro, pro, profesjonalista. Więc zawsze te paluchy mam tutaj w tych, w tych dołkach, jakby, nie? I tak mi się wygodnie to trzyma. A jeśli ta dupa jest tak wielka, jak tutaj na zdjęciu, no to kurwa, sorry, nie ma, nie ma gdzie włączy, włożyć tych paluchów, nie? Niewygodnie by mi się to trzymało, byłbym zły. Ale taka propopadów, dzisiaj patrzyłem sobie tego na Elitkę do Xboxa i się zastanawiałem nad kupnem, ale kurwa, drogo, 500 złotych. Mówię, to, to wygląda jakby. Było fajną rzeczą, żeby postawić na szafce, tylko z drugiej strony, jak to postawić na szafce, no to musiałbyś to postawić tyłem, żeby tył był widoczny, i tak. Dla kogo to, kurwa, jest? For Deadpool and Wolverine. Yes, ja that's też. Ja też z kolei nie jestem tym człowiekiem, który sobie lubi specjalnie upiększać pokój. Nie mam żadnych, kurwa, obrazów na ścianach, ani rzeczy, żeby tylko były i ładnie wyglądały zazwyczaj. Jeśli mam takie, to zazwyczaj dlatego, że je dostałem. Albo wygrałem, ale nigdy takich rzeczy nie kupuję. Więc ja też pewnie to patrzę z takiej bardzo praktycznej strony, a niekoniecznie e, wizualnej, żeby. O, ładnie wyglądało sobie w pokoju, nie. Jest zdejmowana, tam chyba jest normalny akumulator wbudowany niestety. Więc no, kolejna rzecz. And also it's actually somewhat surprising that we have never gotten a controller with a butt on the back. I'm actually kind of shocked by that. Um now there are a number of jokes I could make that involve butts. Controls, buttons touchpads but i will refrain from at least fully making those jokes i mean i kind of just made them but i mean very rarely do they make joke controllers that's that's not normal and even less normal is the idea that they would make a joke controller to promote a movie it's a good movie tie in, honestly. And it says designed by Deadpool on the little advertisement that they have for it. I wish that it wasn't weird that people paid money for what is essentially an advertisement. That's i mean, that's not the weird part about this controller at all, though. that's actually pretty normal. people buy t-shirts that essentially make them into walking billboards for stuff all the time. and you can't tell me that somebody sitting there playing a, an xbox game with the butt controller isn't going to remember to go see deadpool and wolverine. It isn't going to just constantly think about deadpool and wolverine as they look down at their, frankly, really cool-looking controller other than the butt. like, i like everything about the controller but the butt. Like, you know, Patrzcie na te przyciski, one są jakby wciśnięte do środka, a nie wystające. Kurde, dziwne. One są wciśnięte do środka. Normalne? Na normalnym mogę porównać tutaj, bo ja mam zwykły kontroler. One są wystające minimalnie, nie? Jak widać tutaj, kurwa. One wystają, one nie są wciśnięte w kontroler, one wystają do góry. A te tutaj, niewygodne to się wydaje. Tak mi się zdaje. Nie, nie. Nie pojmuję tego kontrolera. Gdyby to był żart, gdyby dzisiaj był, kurwa, 1 kwietnia i by to zapowiedzieli, powiedziałbym, hehe śmieszne. Bo przy okazji, ten, promocja Deadpoola. Ale to rzeczywiście wychodzi. Dziwnego masz tego, pada przeciwki po złej stronie. I mam tego, jedną gałkę, kurwa, wyżej, a drugą niżej, nie? Pojebane. Jakby Zdeza miał mój kontroler. Chyba kolekcjoner rzecz, a nie do grania. No ale właśnie. Ale, no, nie, nie zrozumiem tego. To nie jest po prostu coś, co... Ja bym praktykował kontrolo kontrolowanie, zbieranie kontrolerów. Mam paru kumpli, którzy mówią, że a muszę sobie kupić nowy kontroler. Ja się pytam, ale po co, stary ci się zepsuł? No nie, ale chciałbym mieć nowy, tak po prostu. I to nie, że to jest nowy kontroler, który jest lepszy, bo jest w jakiejś nowszej wersji, ma lepsze przyciski, tylko on chce kupić ten sam kontroler, tylko że w innym kolorze na przykład. I dla mnie to jest nielogiczne, bo ja jestem człowiekiem, który nie potrafiłby sobie wytłumaczyć takiego typu zakupu, nie? że mam identyczny kontroler, ale innego koloru. Po co mi to? Mógłbym mówić, tak jak w moim przypadku mam zwykłego pada do Xboxa, chciałbym sobie kupić Xboxa Elite Core konkretnie. Nie? On jest tam ma metalowe gałki i w ogóle i tak dalej. Zmiana jakichś tam y, tych wszystkich wiosełek, etc. To brzmi jak upgrade po prostu, nie? ale żeby na półce leżało. Dlaczego patrzymy na Dupopada? No bo zapowiedzieli go w tym miesiącu. Wolverine as they look down at their frankly really cool looking. controller, do dupy. No, other do dupy. Than The butt, like I like everything about the controller, but the butt. Like in all seriousness, the texture on it to me it makes it seem like it might be a somewhat superior controller with a little more grip. I hope the butt's removable or something. Wow, ah yes, that's a weird sentence. Co ty so to number eight, można I hope the butt's removable or something. Wow. Ale i tak zbudowany ten. Jest zbudowany akumulator. W zasadzie sensie, to nie są takie akumulatorki jak ja mam. Że mogę sobie bateryjki wymienić po prostu, dwie sztuki, tylko jest ten normalny akumulator duży. Okej, okay, no to to ma już więcej sensu w takim razie. Mogli to od razu kurwa powiedzieć, że, okej, okay, dupę zakładasz jak chcesz, żeby leżało na tym, na półeczce, na ale jak grasz, to możesz dupę ściągnąć, nie? Oh, weird <laughs> to ma to większy eight. sens. CDPR actually, yes actually, hired an Estonian beetroot farmer living in Australia. Because he was making a mod where he was porting The Witcher 1 to The Witcher 3. You understand? Tak, ze dwa tygodnie temu dość głośno było. Nie wiem, czy do was też ta informacja doszła. tak jak on powiedział, CDP zatrudnił gościa, farmera z Australii, który stwierdził, że będzie modować na jedynkę do Wiedźmina 3. Oni zobaczyli ten projekt, stwierdzili: "Dawaj, pracuj dla nas", nie? Fajna taka rozgrzewająca serducho historia, ale że to jest coś wielkiego? To, to, to czym się zajmujesz, to nie znaczy, w sensie, jeśli masz jakąś pracę swoją konkretną, to nie znaczy, że to jest to, co chciałbyś robić na zawsze i nie masz innych pasji, nie? Więc czasem jak ktoś jest, kurwa, nie wiem, wy wynosicielem śmieci, nagle okaże się, że dostanie pracę w banku i czy to jest coś wielkiego? No niekoniecznie, nie? Tutaj troszeczkę PR-owo po tym polecieli, ale niech będzie. understand why this is being mentioned in a weird stories video right that sentence is absurd is estonia so bad that beetroot farming in australia is a preferable alternative is there no farming in estonia like there has to be farming in estonia let me just google that real it's it's um 15% of estonia's gdp that's not something to sneeze at that's plenty like couldn't he go farm there or is it just lame like is beetroot way cooler. I don't know if I ever meet Ariel Verendi. Uh, that's what I'll have to ask him. Why Australia? I don't have to ask him why he was porting The Witcher One to The Witcher Three. Uh, the Witcher One is a cool story. Um, that's kind of where the cool things end. The Witcher One's kind of it's fun for a very different reason than Witcher Three. It's kind of a janky mess. It makes perfect sense that they would be remaking the original game as an open world game. That's a great idea because I. Generalnie CDP pracuje nad samym własnym remakeiem Wiedźmina Jedynki, nie? Jakoś tak się cicho o tym zrobiło i nie mamy zbyt wielu informacji, chyba świeżych, nad tym projektem. Ale z tego, co czytałem, właśnie ludzie pisali, że hej może go wzięli specjalnie tego gościa, tego farmera buraków z Australii estońskiego, do pracy nad remakeiem na Jedynki. Okazało się, że nie. Wzięli go do pracy nad. Wiedźminem tym najnowszym, tym niezapowiedzianym, który nie wiadomo o czym w ogóle będzie dokładnie, nie? Więc no, ale zagrałbym Wiedźmina jedynkę z Bo ja grałem w jedynkę normalną, ale nigdy jej nie przeszedłem, bo kurwa ten system walki jest dla mnie tak archaiczny, stary i paskudny, że za każdym razem jak było koniec fabułki, ja grałem w jedynkę dla fabułki. Ja siedziałem w mieście, gadałem z NPC-ami, chodziłem po mieście, odkrywałem jakieś intrygi. I było fajne, a jak kazali mi iść do kanałów, miałem takie ja pierdolenie, proszę, nie każcie mi iść do kanałów, zabijać jakiegoś gówna. W tym walki był spierdolony. Moja oso osobista opinia, ale wiem, że wiele osób się ze mną zgodzi. No. I, I it's one of those games where i can't really go back to it it's just so below par by today's standards or the witcher 3 standards for that matter our beetroot farming friend is a uh, story a narrative developer now at cdpr that's pretty badass from humble beginnings right Moving on to number seven, the Outlast Trials has updated with what they are calling Project Lupara. I will read you the official description of it before I make any commentary. Project Lupara adds a new map and a haunting new villain to the co op horror game, all in a free update. Now, it's uh, good that it's a free update. Good that there's a new map. But haunting? That guy looks like Jimmy Neutron. And like, Jimmy Neutron is technically like Maybe even a little more threatening, because Jimmy Neutron doesn't carry around a pacifier. The voiceover in the trailer for Project Lupara is, I think, particularly odd. It talks about how this new enemy, um, named Franco Barbie, uh, was given a gun but not real ammunition, and that he made his own. And then they say the phrase "baby is teething," and like, you know, if 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 the context were a little bit different, if the enemy didn't look like spooky Jimmy Neutron. I think maybe the line would work a little better but uh doesn't. Spooky Jimmy Neutron. I'm not I'm just no I'm not I'm sorry, I'm not buying Spooky Jimmy Neutron. Ja mam tą grę i ja w nią grałem troszeczkę, ale muszę to nie wrócić. Ja zapomniałem o tym znowu. W tym roku mam wrażenie, że wyszło wiele gier z tego early accessu, w których ja je kupiłem, między innymi właśnie Wire Rising. Outlast Trials yy, i coś tam jeszcze, co, co kupiłem wcześniej, The Forest ten nowy. Yy, ja do nich nie wróciłem. Ja zazwyczaj grałem w te gry dosłownie w ciągu jednego tygodnia, dosłownie, po wyjściu Early Accessu i do nich nigdy nie wróciłem. O ile do Foresta jakoś mi się nie chce, bo musiałbym najchętniej jakąś ekipę znaleźć, najlepiej z Bulbim, tak jak graliśmy wcześniej wtedy, yy, o tyle V Rising ciągle mam plan ograć, a o się zapomniałem. Bo to jest kolejna z tych gier, nie wiem, teraz mam przynajmniej, jak to się nazywa, ten licznik licznik pulsu, pulsometr, więc jakbyśmy grali w jakiś horror, to można byłoby zobaczyć, ee, jak mocno mi się podnosi puls, nie? Tak, był stream z Foresta, był stream z Foresta. Zobaczylibyśmy, jakby mi się rzeczywiście podnosił puls w międzyczasie, bo ja, o ile jakiś tam niepokój się odczuwa, to ja się bardzo rzadko boję jakoś rzeczywiście tych, tych gier, nie? Tak samo jak mi podnosi się puls, jak bije się z bossem w. LD, Ostatnio jak Baila biliśmy, no to weszło mi z ilu? Z około 80-90 doszło mi do 135 po prostu w tym piku, <noise> jak napierdalałem Baila yy, pochodnią. Pamiętam, że biłeś babę? No raz jej przypierdoliłem tylko, nie? Raz jej przypierdoliłem. Nie wiem, mu muszę ten. Muszę w ogóle jakieś horrorki znowu zobaczyć. Tylko jakieś takie fajne. Nie żadne takie. Ja wiem, że jest masa tych mega indie horrorów, tylko one są kurwa, w większości bardzo często robione tak bardzo jedno to że to jest straszne. W większości, nie mówię że wszystkie, ale w większości. One się sprzedają tylko dlatego, że są horrorami i są za 5 zł. albo free-to-playami. Ja potrzebuję czegoś dobrego rzeczywiście i być może Outlast będzie czymś takim właśnie. Bo pierwsze mapy były fajne, tylko problem jest taki, że to jest gra multi, nie? Więc w pewnym momencie, jak robisz po raz trzynasty tę samą mapę, to już nie odczuwasz tego samego, co odczuwałeś za pierwszym razem, nie? To nie jest jak pierwszy outlast normalny, single playerowa gra, gdzie przychodzisz całą grę po kolei, tylko farmisz kurwa po kolei cały czas tą samą mapę, później przychodzisz na kolejną, żeby sobie odblokowywać jakieś tam y, ubranka i tak dalej, nie? Fortunately, it's free, so I don't have to buy him. And number six, uh, Game Mill. Yes, The Game Mill. The publishers of uh Walking Dead Destiny's Skull Island Ride. Nie gadaj, że nową grę wypuszczają. Wszyscy widzieli chyba, nie? W zeszłym roku jak wyszedł. Obie chyba gry wyszły w zeszłym roku, nie? E Rise of Kong and and Walking Dead, zjebane. E Game Mill, the publishers of uh, Walking Dead Destinies and Skull Island Rise of Kong, e those games have put out a trailer for a side-scrolling brawler based on Karate Kid called The Karate Kid Street Rumble. Now that's not weird in the least. Game Mill cranks out the games. That's the point of a mill, right? They're publishing so many games, man. But here's here's what's weird. This game looks good and like not potentially good. Somebody who plays beat em ups can watch this trailer and if it plays like this trailer represents it to be playing, that is to say they didn't just elaborately animate something that looks good and appears to move the right way. Ładzie jak jakiś side scroller na Piendelanka, nie? Takie z lat 90. No nie wygląda to źle. Jak porównując to do tego co zrobili wcześniej z Rise of Kong i z tym The Walking Dead, które stworzyli 3D? No to to wygląda 30 razy lepiej, nie? 30 razy lepiej. Which I think would be more trouble than setting up controls and just recording some footage after making a game. It, it looks good, like really good. So that leads to the question: hmm. what? Why, why is uh why is game Mill doing something that doesn't suck? Wiecie, co mi się skojarzyło? Skojarzyło mi się troszeczkę z tym, co było wcześniej z Lives of P. Jaka firma Lives of P? Wydała, a czy stworzyła, pamiętacie? I. Rise of P, boże. Yy, schrona w sklepie. Neo Wiz, oni stworzyli Rise of P, nie? I to był dla ludzi duży szok, bo oni wcześniej robili jakieś główno MMORPG, więc to był ich pierwszy projekt gry, który rzeczywiście nie był głównym MMORPGiem, który nie szedł na hajs, tylko rzeczywiście prawdziwą, fajną, grą, nie? Wiadomo, że te główno MMORPGi i tak miały wielokrotnie wyższy poziom niż Rise of Kong. I The Walking Dead, ale była podobna tutaj dynamika, nie? Że wyglądało, jakby oni specjalnie na początku srali głównym, dosłownie, a później wysrali y, kawałek węgla, który ucisnęli w diamencik, nie. No i powstało Lies of Pi, który jest mua, pięknym diamencikiem. Tak naprawdę Lies of Pi jest jak dla mnie wyżej niż chyba Demon Souls w mojej, w mojej własnej e, topce Soulsów prawdopodobnie. That seems weird. Well, I would hope... The lambasting that they got last Shut year up, made them go. Actually, you know what? As a game publisher, we should invest in games that people want to play, as opposed to the cheapest, crappiest things we can find that have recognizable names attached to them. Um, maybe that might work better. I hope that's why this this is being made. I can't tell you for sure. In order to you know know if it's that, we are gonna have to pay attention to what comes out of the game mill. If it's good games, then uh, keep on milling, guys. I numer 5, they announced a Quiet Place game, which, I mean, isn't weird in of itself. A Quiet Place is a very big franchise at this point. To, make it... to jest dziwne, bo Quiet Place i kiedy wyszło? Dwa lata temu, trzy lata temu i teraz nagle grę o tym robią? To pewnie będzie znowu kolejny gra w stylu The Walking Dead, oczywiście nie tego od tych kolesi z Newsa przed chwilą, ale to będzie taki pseudo horror skradanka, gdzie masz być po cichu i tak dalej, nie? Albo coś w stylu, jak te gry się nazywają, te co yy, jakieś

Antildom właśnie Antildom o tym myślałem, tak, tak, tak. Dokładnie o tym myślałem. Takie slasherowy gierki, nie? gdzie po prostu w sumie chodzisz jedną postacią z Tikiem i w większości twoje wybory polegają na tym, że masz quick time eventy, QTE i tyle, nie? Że coś się dzieje, musisz kliknąć, bo jak nie, no to postać kurwa zginie, albo wywróci się na ryj i coś się stanie. Musisz śnieżką rzucić w wiewiórkę i do, dokonujesz wyboru, czy rzucać śnieżką w wiewiórkę, czy nie rzucać śnieżką, śnieżką w wiewiórkę. Czy krzyczeć Jason cały czas Jason? Jason! Jason! Czy nie krzyczeć ciągle Jason? Na tym te gry polegają, nie? Ale to z tym mikrofonem to jest dobre. Widziałem jak raz Tama grał o, wiem, że Ta uwielbia horrory, nie. I, I czasem do niego na te horrorowe streamy wchodzę, sobie popatrzeć, jako, jak on tam pyka. I grał w jakiś właśnie horror, gdzie nie mógł być głośno, bo jak tylko jakikolwiek dźwięk wydał, no to potwory gdzieś tam go słyszały i zaczęły się do niego zbliżać i były to coraz bardziej w piździe, nie. Nie wiem, czy to jest dobra gra na stream, no bo jeśli polega na tym, że masz nic nie mówić, to trochę to przeczy samemu streamowi, gdzie masz sobie gadać z ludźmi, nie? A Google słucha, dokładnie tak, i Sony też. Ale to byłoby ciekawe takie przeżycie po prostu, ne? ciekawe przeżycie po prostu z tym, że jeszcze nie wiem czy to jest nie tylko i wyłącznie pod streamerów albo youtuberów znowu, bo tak naprawdę jeśli jesteś sam w domu, jesteś sam w domu, sam w swoim pokoju, jak często zdarza wam się gadać do samego siebie, jeśli akurat nie jesteście na disco, do samego siebie, siedzicie, gracie w gierkę, bo mi nigdy, nawet kurwa jak czasem, nie wiem, męczę się z jakimś bossem w jakiejś grze, umrę 30 razy, to nawet nie pomyślę, żeby powiedzieć na głos, kurwa mać, tylko powiem. Jak tak chrumknę sobie i tyle, nie? Zginę 130 raz i mam taką samą reakcję, i znam to, Ale nie, nie wydaje dźwięków, raczej. Nie potrafisz nie mówić do siebie, to się leczy. Ja my też. Cały <laughs> czas do siebie gadam. Jak robię Nauchity do to czasami. Co wy pierdolicie? Ja sobie gadam po. Co wy. Jesteście dziwni. <laughs> Jesteście dziwni. Te y na głośniki weź przeżyj? Nie, no to wiesz, co. Jakbym miał te esy za, za donated, y, to być może, nie? Bo wtedy... a tak to każdy ma darmowego i specjalnie by można było mnie ujebać, nie? Gadam do siebie tylko jak chcę z kimś mądrym pogadać. A slightly less obvious but not a lot less obvious mega multiplayer seems like they missed on both counts instead we're getting the story of a young woman who is dealing with interpersonal family conflicts during uh, the quiet place invasion <laughs> Horrory multi są chujowe. Horrory multi nie są straszne. Jakomkolwiek grę zrobisz pod multi ona auto automatycznie staje się od co najmniej połowe mniej straszna. To jest to samo co oglądanie filmów horrorowych z kimś. Jak nie oglądasz horroru sam albo maksymalnie z jedną osobą, to ten film staje się w ogóle niestraszny. Ja powtórzę to, co mówiłem kiedyś, byłem raz w życiu na horrorze w kinie. Tak to poza tym zawsze oglądałem w domu. I ten horror w kinie oglądany był najgorszym doświadczeniem moim horrorowym, nie przez to, że film był chujowy czy cokolwiek, tylko przez to, że byli ludzie wokół mnie. Nie czuję tej imersji ze światem, jeśli wiem, że ktoś jest obok mnie, że z kimś mogę sobie odwrócić i pogadać, zobaczyć go i tak dalej. To jest całkowicie w ogóle dla mnie psujące imersje. Horory multi to mi nie pasuje. Horory multi chujowych, bo nie grałeś w Roblox Poppy Playtime. Wyobraź sobie, że kurwa nie. Ale brzmi jak mega gówno. Wiem czym jest Poppy, bo widziałem memy z Poppy parę miesięcy temu. Mega gówno. Tak samo jak te wszystkie inne Gen Z horory typu Freddy, kurwa. Which I'm I'm sorry, like the description on, on on this is just, it's funny. Oh, there's aliens now, and you have to be dead silent, otherwise they can find you and kill you. Oh no, but I'm gonna have a baby in nine months. Certainly I will not be able to prepare for that. I have interpersonal family conflicts to attend to aliens. Please. Don't don't alien isolation me. I have interpersonal family conflicts. I... Ej, hey, alien izolacja nowe byłoby fajne akurat. Od to się odpierdol. No chodzi mi o sam klimat tego wszystkiego, nie? No, to jest takie cringe'owe. Yeah, cringe'owe mocno. Ale też wcześniej gadaliśmy o Outlast, Trials. to jest gra, która jest multikiem horrorem, nie? I ale też mówiłem to samo, że przy, przy pierwszym przejściu mapy masz lekkie takie, no, jest, jest ciekawie, jest creepy, nie? Ale to tego się nie da grać w multi tak żeby cały czas być rzeczywiście pod napięciem. Nie da się kurwa. Oh, dang, I'm being alien I mean to be fair if it is not just some dumb tie-in game that seems to miss the point if they actually did make it uh, like an alien isolation. Jest do tego gówno, and and it it on that level or even a little bit less than that level with more level variety uh, because it is a narrative adventure. To nie wygląda jak gra z 2024 roku. Brzydkie to jest kurwa. That, that'd be good. I'd accept that, but I just, I got a feeling. I'll bet it's not that. I'll bet it wants to look like that, but I'll bet it's not that. At number four, Intel's 13th and 14th gen CPUs oh. uh, have a big flaw in them, and guess what? There's no fix. Well, there's no. F to mówiłem, nie? To mówiłem. Zagłówiłem, że się oglądało teorie FNAF? Nie, nie oglądało się, nie. To mówiłem, nie? Chipy Intela 13900, 14900, czyli te najwyższe, najdroższe, są zjebane. Mniej więcej połowa z nich po prostu umiera, yy, i Intel powiedział, że nie, że nie ma naprawy na to, tylko że naprawa wyjdzie mniej więcej w połowie sierpnia, czyli za jakieś dwa tygodnie, patrząc od dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest 30 lipca. Jak to oglądamy, z tym, że prawdopodobnie naprawa tego software'owa będzie polegać na tym, że obniżą napięcia, co jednocześnie przełoży się na niższe, gorsze osiągi tych e, procesorów. No co jest takim dość średnim fiksem, no bo kupiłeś produkt, który ma konkretne osiągi, a nagle po x czasie stwierdzą, że a zmniejszymy ci osiągi tego produktu. Bo tak kurwa, żeby działało, bo zjebaliśmy. I dzisiaj czytałem news na temat tego, że Intel powiedział. Nie będziemy przyjmować żadnych zwrotów. No bo pieniążki, oczywiście, nie? A. Czyli jak zaczęło kraszować, to już jest amen, a jak jeszcze ci nie zaczęło kraszować, to módl się, żeby w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie zaczęło, bo za dwa tygodnie będzie fix. Najlepiej wyłącz komputer, odłóż, kurwa, powiedziałem odłóż i poczekaj na fixa. Poczekaj, aż ci zrobimy firmware do tego. have a feeling most people who have been using one of these CPUs without any crashes are like all right fine it's a patch whereas all of the people who have experienced this crashing and find out that the crashing is now a permanent feature of the chip inside of their computer AMD confirmed that part of the problem in fact the primary aspect of the problem is Intel. voltages exceeding what the CPU can handle and that is what they're basically fixing with the patch but i don't know if you know this if you send way too much electricity through something, whatever happens from that doesn't unhappen when you fix the software that caused it. So, uh, I don't know. Are they gonna recall the chips? I think that they should. Like, if you recall, when some- ten zakładam, że film był nagrywany pewnie najpóźniej wczoraj. Najpóźniej. Bo dzisiaj wyszło info, że Intel powiedział, that... że... Nie planują wycofywać ze sprzedaży z chipów 13900 i 14900, no bo to jest za duża strata dla nich oczywiście. Już jest tyle tego naprodukowane, że musi się sprzedać, tylko po prostu każdy chip będzie musiał być zaktualizowany do aktualnego softu, Jak tylko, jak tylko zostanie zamontowany w komputerze. Co jest chujowym rozwiązaniem. Something similar happened with the Xbox 360s. Yes. Tak. This is actually pretty similar to the Red Ring of Death. Microsoft just replaced all of them because there wasn't anything they could do about it other than that. It's looking like that's the case for anybody who has started to uh, experience these crashes. It's just going to happen. But unfortunately, uh, just because they should doesn't mean they will. The Verge actually emailed um, Thomas Hannaford, who is the spokesperson of Intel, and his answer to the question, "Will Intel issue a recall?" was a very simple and straightforward. No. no, no, nie kurwa, nie będzie pieniążku. A propos, przed chwilą mówił o tym, o coś o, o Xboxie 360. Dzisiaj, tak? Dzisiaj yy, albo wczoraj, zamknęli market online Xboxa 360. Pała jego duszy. Xbox 360 swojego czasu to były czasy, kiedy jeszcze kurwa Xbox wielokrotnie był nazywany lepszą konsolą. Nie wiem, czy wszyscy to jeszcze pamiętają, czy ktoś już zapomniał, ale to były czasy, kiedy nie było tak, że. Ok no, oczywiście, że PlayStation jest lepsze, lepiej się sprzedaje, ma lepsze gry, ma lepsze wyniki, lepsze osiągi, lepszą grafikę, wszystko jest lepsze w, w PlayStation. Teraz tak jest, ale Xbox 360 był po prostu lepszy. Jak mi przykro, miałem PS3. Xbox 360 wtedy był po prostu kurwa lepszy. Królował na rynku konsol i ceną i wydajnością i grami. I don't love that. I think maybe more people need to make the connection that it's very much like if Xbox just was like, well, here clip on with that Red Ring of Death. And number three, George R.R. Martin knows nothing about an Elden Ring TV show or film. Um But he said it in a way that implies he knows something about that. Hidetaka Miyazaki uh, recently gave a, a fairly extensive interview where he talked about, you know, sucking at video games and et cetera, et cetera, We've talked about it. But something that he said, which was less interesting when he said it, was when he was asked about whether or not it would be adapted to another medium in The Guardian. He said it would have to be with a trusted partner who knew what they were doing because they don't know how to produce something in a different medium. Medium, which sounds like eh, i'm open to it but i got no idea well give it a little bit of time and old george r.r R. martin who helped write all the lore for elden ring he comes out and says the following oh and about those rumors you may have heard about a feature film or television series based on elden ring i have nothing to say now first off i'll say this i have not heard rumors of a feature film or a television <laughs> series based on elden ring georgie you're the one bringing that. <laughs> Stary, ale to ty dzwonisz, nie? O ja pierdolę, jak się wiewał. Ja jeśli chodzi o serial czy film Elden Ringa. Ja mam, szczerze mówiąc, cichą, cichą nadzieję, że nie wyjdzie nic takiego. Mam nadzieję, że nic takiego nie wyjdzie. Wiecie czemu? Już teraz mamy natłok ludzi, którzy tym hypem na Elden Ringa zostali zwabieni po prostu do tej gry i płaczą, że jest za trudna, i płaczą, że trzeba ją zmienić, i płaczą, płaczą, i płaczą. Co dopiero by się stało. Jakby się okazało, że rzeczywiście wyszedł serial i jest dobry. Stałoby się to samo, co się stało z Wiedźminem ostatnio. Znaczy parę lat temu Wiedźmin dzięki serialowi po prostu wybuchł. I wszyscy, cały jebany świat usłyszał i o książkach Wiedźmina, i o grach Wiedźmina i po prostu jest światowy fenomen w tym momencie, nie? To, co było ostatnio, Fallout, też bardzo fajnie odebrany serial i też przyciągnął ludzi, którzy w ogóle nie są graczami. Tylko, że o ile możesz przyciągnąć ludzi do gry takiej jak Wiedźmin 3, która jest dla casuali spokojnie do ogrania, do takiej gry jak Fallout 4, czy Fallout. Y, nie wiem, 76, która też jest spokojnie do ogrania przy, przez casuali. Jak wciągniesz Tatusie i mamusię i wszystkie ciotki w grę Elden Ring, to już nie będą miały tak łatwo. I dopiero się zacznie płakanie, kurwa, że ta gra jest za trudna, co wyście zrobili? Serial taki fajny, gra taka chujowa. Nie chcę tego. Nie chcę, żeby to wyszło, bo to pewnie byłoby anime. Wyjebane mam, co to by było. No lepiej, żeby było anime, szczerze mówiąc. Lepiej, żeby było anime, bo wtedy wiem, że chociaż trafi do tej części społeczeństwa, która ma z światem rozrywki elektronicznej więcej wspólnego niż tatusie i mamusie na Netflixie czy Amazonie, nie? Do anime zjebów. No właśnie, ale plus jest taki, że anime zjeby bardzo często yy, w gamingu siedzą jednak, nie? Więc coś tam już pewnie słyszeli wcześniej o Elden Ringu i może nie byłoby aż takiego dziwnego odbioru, jak, jak po trafieniu do tatusiów i mamusiów. Siemanko, skoń, dobry wieczór. Wkrótce dostanie kasę na nowego Sekiro. Elden, jaki jest, taki już jest. Jak się ludzie odbiją, to się odbiją. No ale... A później się tam płacze. No ja nic z tego płaczu słuchać po prostu. Ja chcę tą, 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 tą grę, tą firmę gatekeepować troszeczkę, żeby ona nie trafiła tam gdzie nie powinna. Jeśli ma do ciebie ta gra trafić, to do ciebie trafi, ale nie pchajmy jej przed nosy wszystkim, komu się da, nie? Nie musimy tego naszym babciom, rodzicom i dziadkom pokazywać. Up, but he continues with not a word, nope, not a thing. I know nothing, you never heard a peep from me. Mum, 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 what rumor? This leads me to question if George R. R. Martin is getting to jest. Czy coś to kojarzy? Uh, I didn't. See nothing. <laughs> We've got some witnesses here that could maybe give us some answers, so we're gonna see right now. Hello, sir. Did you witness anything strange in the area? What, w witness? Yes. Is this camera on? Yeah, we're live. Oh, oh, no, I ain't seen nothing. <laughs> I ain't seen nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye and 43% blind in my right eye. I don't see much of nothing. Matter of fact, I can't even see you, sir. <laughs> attention, because wowie, that's fishing. But uh, also, this makes a, a much more intriguing situation regarding an mm. adaptation to another medium. A, a person heavily involved in its creation. Is basically like medium. Tak samo jak Miyazaki też teoretycznie nic nie wie na temat adaptacji, czy tego, remeyku Bloodborne'a, nie? Też te wywiady z nim osadnimi czasy były takie, że niby mówi, że nic nie wie, ale też nie mówi, że nic nie wie i tak on to samo co George Martin, więc możemy się spodziewać i jednego i drugiego prawdopodobnie. Pytanie kiedy i czy rzeczywiście na bank. Moving on to number two, Alleged 343 Industries has been downsized considerably and Microsoft is apparently going to outsource future Halo titles significantly more. Now it does 343 są odpowiedzialni za Halo, za zepsucie Halo, nie? Ja nie jestem graczem Halo, bo Halo to jest tytuł, który kiedyś wychodził tylko na Xboxe. Nie znam zbyt dużej bazy graczy w Polsce, ani nie znam w ogóle zbyt dużo graczy w ogóle Halo tak naprawdę. Mam wrażenie, że jak słyszę o Halo, o tych starych Halo, to zawsze mówię to na streamie Asmond Golda, jacyś Amerykańcy i tak dalej. Ale grę Halo, serię Halo prowadziły chyba trzy różne firmy deweloperskie, trzech różnych deweloperów. W tym aktualnie piecze nad Halo ma Free for Free Industries, które by dość mocno tą serię zepsuło. Tyle o tym wiem. I bardzo wszyscy fani serii chcą, chcieli od dłuższego czasu, żeby zabrali. I <noise> licencje do robienia tych gier, więc chyba te y, błagania fanów się ziściły, i Free for Free zostało zredukowane dość mocno, jeśli chodzi o headcount, czyli o ilość pracowników, przez co nie będą w 100% cały czas y, y, odpowiedzialni za tworzenie tych gier, tylko będą musieli outsourcować sporo z tego. Nie? Im więcej tych płaczków o poziomie trudności, tym więcej mają y, y, YouTube do roboty. Każdy nakręca każdych, ale czy to musi? Ja nie lubię dramek takich, o to mi chodzi, nie? To jest gadanie o głównie po prostu. Wracamy teraz do tej rozmowy na temat serialu, który by trafił do masy, na przykład, tak? Nie, nie, lubię tych dramek, to jest kurwa nudne, to jest, to jest nudne, nie? Ja wiem, że ludzie bardzo lubią takie dramki, ale ja z kolei nie. Ja lubię jakiś spokój, bardzo często, chociaż zależy gdzie. Czasem lubię aferki, e, na przykład jak, jak wiem, że u mnie w pracy coś się spierdoliło mam takie, o kurde, ale będzie syp, chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie, nie? To uwielbiam zawsze, jak, jak coś w moim życiu osobistym, coś, coś jest takiego mega chaotycznego, ale mam wyjebane na wszystkie wojny internetowe, to jest dla mnie takie, nie wiem, tak jak ja się bardzo często śmieję, wojna między konsolami, a ami wojna między yy, b, b, padami, a padami do PS3, b, play, PlayStation, a padami do Xboxa i tak dalej, yy, wojna o to, czy używać sumonów, czy nie używać, to są tak... Chciałem powiedzieć, nie, chciałem powiedzieć, że to są przyziemne problemy, to nie, właśnie to nie są przyziemne problemy, to są problemy ludzi, którzy nie mają normalnych problemów, więc się do, zajmują takimi głupotkami w internecie, nie? A ja sobie włączam filmik, patrzę i myślę sobie, no jesteście pojebani, śmieszne to jest, bawi mnie to, ale jakby tego nie było, to wcale bym nie stracił w życiu nic więcej, nie? PC Master jest pleby, oczywiście, że tak, kurwa. Obviously, comes somebody who is regarded as sharing legitimate information on halo titles leaked from reliable sources so i mean it's probably not so much wild speculation uh, but also none of this is confirmed so obviously don't take it as something that's confirmed but apparently, they downsized from about 500 employees to less than 280, and they let go of between 50 and 60 contractors. That's uh, from 2023 to now. Allegedly, who is left? Is going to oversee future Halo projects, which they're outsourcing. I don't know exactly what that means, but apparently only 30% of 343 industry staff is in active development of anything. And apparently not a whole lot of it is actual programming. It's more like project management type stuff, production-oriented type stuff. Uh, you know, the business of of making games and the coordination of Keeping people on task. Apparently, it's due to Microsoft having uh, stricter budgets, which, I mean, makes sense. This generation of Xbox wasn't exactly the license to print money that some previous Xboxes have been. But you wouldn't think Halo would be the thing that they would do this with. And finally, Xbox to w w, w is miejscu, nie? tak naprawdę. O Jezu, Xbox jest w dziwnym miejscu, bo ile miesiąc temu, dwa miesiące temu czytaliśmy sobie, w... czytaliśmy, tak, czytaliśmy artykuł na temat tego, że jest taka plotka, że kolejne Xboxy nie będą produkowane przez Microsoft, że to nie będzie jakaś jedna spójna maszyna, którą będzie miał każdy taką samą w swoim domu, jak będziemy miał Xboxa, tylko będą outsourcing robić. Różne Xboxy będą robić MSI, różne Xboxy będą robić Asusy i tak dalej. Generalnie firmy, które produkują sprzęt komputerowy, miałyby mieć jakiś blueprint. Jakie bebechy mają być w takim Xboxie, a Microsoft jedyne co by dostarczał, to oprogramowanie do tych Xboxów, nie? Eee, taka jest plotka. Coś eee, w ogóle gdzieś tam się jeszcze pojawiło w międzyczasie, taka ploteczka, znowu wyszła ona na jaw, znowu ktoś o niej powiedział, ale nic nie jest ciągle potwierdzone. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, jakby to rzeczywiście była prawda, bo tak naprawdę widać po strategii Microsoftu, że im niekoniecznie zależy na sprzedaży w tym momencie sprzętu. Bo nie wiem, czy każdy jest świadom. Zazwyczaj jak wychodzą nowe konsole, nowe serie konsol, to one mimo tego, że kosztują swoje, to i tak są sprzedawane na minusie. One są sprzedawane na minusie tylko po to, żeby później razem z życiem tej konsoli, tym pięcio czy sześcioletnim lifetimem, podczas którego wychodzą gry na nią, żeby gry się z kolei zwróciły, razem z tym, co wydali, naddali, nad, nad, nadpłacili, za produkcję sprzętu, nie? Więc to nie brzmi jak zła strategia, tak naprawdę, nie? Jeśli ten, ten, ta cena sprzętu tworzenia go poszłaby na firmy zewnętrzne, nie? Tylko pytanie, jakby było wtedy z kompatybilnością. Musieliby to jakoś dopilnować, ale no. Ja już wyobrażam sobie, powiedzmy, mam Xboxa od Asusa, nie działa mi ta gra, a kolega ma e, Xboxa od Gigabajta i u niego działa. Czemu działa tu, a tam nie działa? No i no. A jeszcze wracając do tego, tego, do tego, tych wojenek, nie? A na temat tego, że gra jest za trudna. Mam nadzieję, że ostatni raz się do tego wracam. Nie? To jedyne, co mi się nie podoba yy, i rzeczywiście nie stoję z boku i nie patrzę na to i się nie śmieję, tak jak z większości aferek, nie podoba mi się to, że tych narzekań czasem deweloperzy słuchają. I przez te narzekania między innymi mamy tą całą wojnę z... DEI, prawda? Ugrzecznianie gier. W, w... No już nie będę mówić dokładnie, o co chodzi, każdy wie o co chodzi. Sweet Baby, i inne, gówna. To wszystko wyszło z narzekania. To wszystko wyszło z narzekania na Twitterze. Jeśli znowu te mamusie by <ścoughs> zaczęło narzekać na Twitterze, bałbym się, że deweloperzy by takiego, takich ludzi zaczęli słuchać, nie? Zobaczyliby, że oj kurde, dużo ludzi o tym mówi, nie? Może musimy coś zmienić. Może w kolejnej grze, oprócz Sumonów, jednych damy, że będą mieli. 4 sumony, żeby było jeszcze łatwiej. A nie chcemy tego. Ja tego kurwa nie chcę. Ja chcę, żeby promptów się kojarzył z tymi grami, które jednak nie ten nie głaskają cię po jajkach, tylko najpierw cię kopią po jajach 30 razy, ale później, no już dobrze, jest przed 22, nie będę kończyć. At number one, Capcom has reportedly made $28,000 off of Resident Evil 7 on iOS. Yes. Less than 30,000 The game's been downloaded 83,000 times, and of that 83,000 downloads, <coughs> about 2,000 have converted to paying customers kto nie wie, kto wie. Oczywiście jakiś czas temu e, iOSa czy Apple powiedzieli, że bym chcieli no, normalne AAA-owe gry przerzucać na swoje platformy. Wyszedł ten Resident Evil Evil 7, który jak widać zarobił całe 30 tysięcy, nie całe 30 tysięcy dolarów, e, czyli dość kurwa mało. Jak na, jak na cenę, którą pewnie zapłacili za sportowanie tej gry. Ale ja czytałem sobie o tym wcześniej już jakiś, nie wiem, to było dawniej miesiąc temu chyba, czy nie? Nie, to był 2 lipca, dobra, to około miesiąca temu. Czytałem artykuł na temat, na temat tego, że nie ma co tak też patrzeć bardzo na tą cenę, znaczy na tą, na tą kwotę, którą zarobiła ta gra, bo ona wyszła tylko i wyłącznie na najnowszego naj, naj, naj iPhone'a. Najnowszego. Naj, naj Więc nie dość, że musisz mieć iPhone'a, to jeszcze nie możesz mieć jakiegokolwiek iPhone'a. Tylko musisz mieć tego najdroższego, najnowszego, jaki istnieje. Więc tutaj grupa, do której był celowany ten produkt, była bardzo wąska sama w sobie, nie? Sama w sobie była bardzo wąska. Musisz być graczem, rzeczywiście, żeby tą grą się zainteresować. Musisz mieć najdroższego, najnowszego na iPhone'a. No i musisz chcieć kupić grę w ogóle, nie? My fanboye już mamy. No to ty już masz akurat, nie? Pewnie gdzieś tam jesteś w tych 28 tysiącach dolarów. Ale ten, ten target, grupa targetu była bardzo malutka. Dwa tysiące osób kupiło. Zapłaciło za tę grę rzeczywiście, nie? I pograsz 30 minut, tak? Chyba, że pod kabel podepniesz, nie gram na telefonie, no właśnie, czyli nie jesteś targetem. I mimo że masz iPhone'a najnowszego, nie? Uh, the game's model is you can download it and play it a little, and then to unlock the full game it costs 20 bucks, which isn't bad. For a triple A, frankly, great game. Uh, I don't know how good it is to play on iOS. I don't have an Czytałem opinie gościa, który rzeczywiście grał w to, na tym iPhone'ie, i mówi, że całkiem fajne, że to, że to jest bardzo fajna gra właśnie do pogrania przed spaniem. Granie w horror przed spaniem w łóżku, z horrorem przed nosem, podobno bardzo fajnie się tym steruje. Jak nienawidzę mobilnego gamingu, tak tutaj powiedziałbym, ok, fajne, bo to gramy normalną grę, która była prawdziwa, dalej jest prawdziwa, nie? Ja nie lubię tego toks toksycznego mobilnego gamingu, to jest ok. Tu mogę powiedzieć, przymknę oko, takie gry możecie wydawać, nie? ale słyszałem same dobre opinie na temat samego gameplayu, e, tej, tej, tej wersji iOS. -owej. So I, I just, I have no idea. But, I mean, that's god awful. Like, that is, it, it, there's no chance it cost them $28,000 to port the game over to the iPhone. Like, you're probably talking hundreds of thousands, if not over a million dollars to do something like that. I don't know exactly how much... Has to be done. Uh, I mean, Resident Evil Seven operates on the Resident Evil engine, so it's not like they can just plop it on there using Unreal, which Unreal is an engine that it makes cross-platform stuff much much easier. I don't know what the Resident Evil engine does in terms of that, but uh, the the only way this could make any sense at all is if. Apple is like, we're going give you a bunch of money. You're going profit, whether you sell this game or not. We want this game on our platform. I tak pewnie właśnie było, że, że Apple wiedziało, że to się nie sprzeda, że to nie będzie coś, co im zarobi pieniądze jakieś duże. Ale jeśli chcesz mieć produkt, który ma zachęcać ludzi do kupienia go właśnie tym konkretnym featurem, czyli grami AAA na telefonie, pod ręką, to musisz wydawać gry po kolei. Choćby ci jedna się nie sprzedała, druga, trzecia, czwarta, im większy masz portfolio tych dobrych produktów, tym większa szansa, że być może, jak będzie kolejna generacja iPhone'ów, która zakładam, że już nie będzie wymagać najnowszego, najlepszego iPhone'a, tylko jakiegoś z niższej półki. Nie wiem, co ile, co rok wychodzą nowe iPhone'y, iPhone, czy co kiedy, co ile. Powiedzmy, że za rok wyjdzie nowa generacja iPhone'ów i kupisz sobie z tego z niższej półki iPhone'a, który i tak pewnie będzie kurewsko drogi i za zbyt drogi jak na e, 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 osiągi sprzętowe, jakie posiada i już będziesz miał powiedzmy pięć gier, będziesz miał Residenta i siódemkę, będziesz miał nie wiem, kurwa, Silent Hilla nowego, będziesz miał coś tam, coś tam, coś tam. I to już nie będzie jedna gra, która działa tylko na najnowszym telefonie, tylko będzie pięć gier, które działają też na starszym telefonie. Co może być już taką większą troszeczkę siłą przyciągającą graczy mobilnych, którzy nie chcą grać kurwa w Candy Crusher i inne główne typu nie wiem, tych, co tam się rozwija, te królestwa zjebane. Tylko chcą prawdziwą grę AAA, tylko że mieć pod ręką, nie? Bo tak naprawdę po to podłączyć jest masa padów tak naprawdę pod telefon. I w tym momencie, jeśli masz telefon, który ma grę AAA albo kilka gier AAA, to czym to się różni od takiego Switcha? Niczym. Tylko to, że musisz pada kupić osobnego, nie? I masz dosłownie konsolę przenośną. To jest wtedy, kurwa, prawie to samo. Tylko oczywiście z mniejszym katalogiem gier, który no właśnie w tym momencie zaczął się poszerzać. Z gry na grę będzie tego coraz więcej. Pytanie, czy im się nie odechce. W pewnym momencie nie powiedzą, wiecie co, to nam się nie opłaca. To za mało ludzi przyciąga. Olewamy ten projekt, parę gier wyszło. Niestety, już tego nie cofniemy, ale to się chyba nie opłaca. Tak też może być, nie? I plus badanie rynku, oczywiście. Imagine, czy ludzie to, tego chcą? To, to, to iPhone seem like it can play AAA games. Having mm -hmm. it play Resident Evil Seven, probably Ooh. a good idea. Even if it's just a tech demo, I mean, that's impressive. It's on a phone. It's on a little screen in your pocket. You can play Resident Evil Seven. That's impressive. It's just. People don't seem particularly excited about it, and that's all for today. Leave us a comment, let us know what you think. If you like this video, click like. If you're not subscribed, now's a great time to do so. We appreciate it. The best way to see them first is, of course, a subscription. So click subscribe. Don't forget to enable notifications, and as always, no, 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 no. Video, tak Falcon, Follow me on Twitter at Falcon Hero. We'll see you next time right here on GameRanks. No spoko. Nie wiem, podoba mi się. Tak naprawdę to, co oni zrobili z tym Residentem, to mówię, to jest dobra, dobra strategia, żeby po pierwsze zacząć robić portfolio gier, po drugie, żeby te gry w przyszłej generacji wychodziły już na mniejszym sprzęcie, tańszym sprzęcie i z tego naprawdę można zrobić mini konsolę przenośną, nie? Bo to się w tym momencie nie różni prawie niczym od tego gówna, nie? Ale zasyfione, kurwa, dawno nie używane. Jak macie takiego zwykłego sobie Switcha Lighta, to jest Switch Lite. Za 500 zł kupione, używane. Jeśli kiedyś będą iPhony, które będą mniej więcej takie powiedzmy, ten wyświetlacz nie jest za duży, gdzie jest mój telefon, żebym porównał. Nawet telefon jest w sumie większy, nie? Doczepić sobie do tego pada i masz dosłownie konsolę przenośną. To wygląda jak dobry deal. Tylko, że muszą mieć więcej gier. Muszą wydać więcej gier i wtedy to będzie wydaje mi się, że opłacalne. I nie będziesz potrzebować żadnego switcha wtedy, teoretycznie.